O w dupę, ale głębokie. O kurde, to było nawet straszne. Okej, to był pierwszy raz na kładzie. Bardzo dziwnie się jedzie. Bardzo dziwnie się zakręca. Właśnie chciałem dać nogi na bok, tak jak na motocyklu. Nie, mogę tu jechać prawą stroną? Wiem, ale nie powiem. Ale dziwnie. Wiecie, gdzie jest gaz? Tu! Tu! Gaz naciskasz kciukiem. Siadaj. Siedzisz? Ale rwie jak dzik. Dużo lepiej by było, jakbym mógł dawać gaz manetką, a nie tym dzyndzlem, bo to tak jakoś jest niewygodnie, zwłaszcza na zakrętach. Ale się fajnie automatem jedzie. No to kosztówki dam. W plecaku chyba moi są, tu w prawo, tak? Wiesz, widać, że on pierwszej nowości nie jest, coś tu skrzypi, czeszczy, ale chyba dojedziemy tam, gdzie trzeba. Dobrze ci się siedzi? Podejść do przodu bardziej? Królowa! Ciasne te twoje rękawiczki. Ciasne? No, trochę ciasne dla mnie. W prawo poczta jest? Nie wiem. Ja też nie wiem. Tutaj jest poczta. Okej, mam tutaj cały kask pocztówek. Dla osób, które wzięły udział w konkursie na Instagramie oraz dla jeszcze paru innych osób. Nie muszę stać w tej kolejce. Oczywiście w masce. Bardzo lubię stać w masce. Ale patrz na to. Tak to można jeździć, nie? No, tak to można stać w korku. Ale zapierdzielamy, 45. On nas puszcza, czy co się dzieje? No powiem ci, że przekroczenia prędkości na tym to się nie musimy obawiać. O, dałem gaz do dechy. Zaraz będzie 60. Nie będzie, bo jest pod górkę. 59 i tak trzyma. On jest długi, nie? No, ponad 4 km, prawie 5. Chyba się opony dogrzały, wiesz? Jakoś tak lepiej. Ale mam adrenalinkę. No ja też. Czemu on tak agresywnie skręca? A skąd ja kurwa mam wiedzieć? No normalnie można nas podkołać. Może będzie 62? Nie, nie będzie. 61 to jest max! Patrz, jakie tam drogi są kładowe. Później wjedziemy na jakiś offroadzik taki malutki. Zobaczymy, jak se radzi. Tam z lewej strony jest taki czerwony krater ogromny. Myślisz, że to jest to? I have been looking for freedom. Ty, tam są bez kitu dwa kratery, czyli jakby dwa te jeziora, one są koło siebie. No yeah. Pewnie po browara leciał. Czy pana przepuści? Jasne, że go przepuszczę. Tego już nie. Tak. O, ja go wpuścić chcę, on... O, patrz, jaki tu arsenał ktoś ma. Czekaj, my tu jeszcze dzisiaj driftować będziemy, jeszcze się kręcimy i będziemy tutaj miota nim jak szatan. Zaczynam się coraz lepiej bawić, wyczuwam go już i jest fajnie. Nawet jak jest ten lekki uślizg, to już tak bardziej go kontroluję. O, to nasza zajebista maszyna. dupę, ale głębokie. Cały krater ma 528 metrów głębokości, a wody jest na 317 metrów z tego. No i tak robimy. Tak, Elka Mercedes, ale jazda. Aha, Elka Mercedesem, no ładnie. I teraz do przodu. Tu jest nakaz w lewo, a tu jest zakaz wjazdu. Czyli zostaniemy tu na zawsze. To jest najładniejsze w Europie boisko piłkarskie ze względu na położenie. Grillowane kalmary i pieczone kalmary. Smacznego. Ale to było dobre! Ej, żadnych torów, żadnych przejazdów, co nie? Ja tutaj widziałem tylko jedne tory kolejowe i to było w Splicie. Tam gdzie było bardziej płasko. To teraz się jedzie spoko, ale te pierwsze kilka minut. Już się oswoiliśmy, nie? Co? 62 na godzinę! Mamy rekord! O, ten jak mi tu zawrócił. Akurat jak patrzyłem do tyłu, a to Polak. Polako! Uwaga! A tam taki skuterek, nie? Rolls-Royce. Ja pierdzielę. Ferrari. Ale ma pierdnięcie, nie? 21 koni mocy, kochanie, tu nie ma żartów. Co, my je pojedziemy krawężnikiem? Kochanie, to był największy trik, jaki dzisiaj zrobiliśmy. To jest parking. 20 kun za godzinę. Co, ona chce wycofać? Może, bo za nami jest auto. Nie wiem, co on robi. To nie odwalają. Co jest? Tu jest okej. Co za laska w ogóle? No ma tu miejsca dużo, masakra. Te laski za kierownicą, no po prostu wstyd. Chcę zobaczyć skałę z drzewem i tyle problemów. Podziwiając go, aż trudno uwierzyć, że tak naprawdę jest rybą. Kalina pasażer. Ale czad! Wow! Ale zajebiście! Kochanie, kupujemy kłada. Z Harley'em mówię aż to samo. Czekaj, muszę Niemca wyprzedzić. Patrz, stanął se kuźwa, król! Pamiętaj, że możesz jechać po krawężnikach. Pamiętaj, że możesz rozjeżdżać ludzi. Wkręciłaś się już w jazdę? No pewnie, już z niego nie siadam. Już masz pojeżdżone. Au! To ty mnie przywaliłeś. No, a w końcu zobaczyliśmy, w sumie drzewa tam były, a nie jedno drzewo, nie? Te góry są zajażdżone, co? No, super są. Osim zawozila, a to alto skole. A, tam pieprzycie. O, sorry, nie ten przycisk. Może go będzie czerwone. Ale jak jest czerwone, to mogę chyba jechać, nie? Tak, jak jest czerwone, to jechać. Mogę jechać. Myślisz? No. Normalnie, patrz, jadę. W mordę wjechaliśmy komuś na chatę. No nie, to ja. Dobrze, dobrze, wiesz tu? Tak? Tu? I ty tam siedzisz, że król. Stop, no. To mówisz, że tam jest droga, a jest. Ej, ale dobrze, dobrze on ciągnie pod tą górę. Elegancko. Ja żadnego nie czułam tam problemu, żeby nie podjechać. Ale tu ludzie mieszkają na górze, kurde. Tu pewnie nie ma grubych ludzi. Niech sobie drzewa złamać, nie będę ciągnął aż tak. Normalnie, figensy. Słodkie jak miód. Przygazuj trochę. Łoż ty kuźwa. Ale czad! Uważaj się. O to mi chodziło. Ale na pierdło. Dobra, trochę przesadziłam. Aż mi łapy spuchły, tak się trzyma. Spokojnie. What a wonderful world. Ale go znosi, ja pierdzielę. Kręcisz wączki. Yeah. Tak jest, moja dziewczyna. Dobre! To mi się podoba. O to chodzi. Starczy, bo go zajedziemy. Dobre, nie? No. Jednak jako kierowca jest lepiej. Tak? Tutaj większe wrażenia, tam z tyłu większe wrażenia są takie, nie? Tam masz kontrolę, nie? A z tyłu to jest... No ja ci nie powiem, ile ty tutaj jechałaś. No zabawa jest zarąbista, tak, słyszę, skupiam się. To jest pełne skupienie, żebyśmy w przepaść nie polecieli. Jeszcze się przejedziemy tu. Co jedzie? Bujaja ten dają.